Cześć, witajcie. Cię was chciałem zabrać na złom, żeby wam pokazać, jaki złom to może być fajna skarbnica rzeczy do majsterkowania. Na przykład tak jak ja majsterkuję na drugim kanale. Czy wam się spodoba odcinek? Mam nadzieję, że tak. O, chociaż jak widzimy, zwykłe wtrącenia też to będą. O, ale tak symbolicznie. To jest fajny motoreduktor. Reduktor, przepraszam, nie motor. No i co? Widzicie? Miało być coś innego, a już jestem tutaj przy tych regałach magazynowych. To jest naprawdę fajna sprawa, tylko trzeba mieć dużo miejsca. Dobra, wiem, że miały być skarby, ale no sanki... Dobra, o co chodzi? Patrzcie, te sanki są całkowicie spawane. Samoróbka. Naprawdę się ktoś musiał... No ktoś się musiał nastarać, naprawdę. Nie ma to tamto. Szacuneczek. Piękna robota. Majster. Ciekawe, jaką wytrzymałość będzie miał ten baniak. Jak myślicie? Na oko z 200 litrów. No już sobie. Sześć barów. No. 6 barów. W sumie. I do warsztatu. Nie za dużo, nie za mało. Tak trochę mało. Jak ktoś buduje coś elektrycznego, czy nawet robi sobie w hali rozdzielnie, patrzcie, piękna szafa za ułamek wartości, nawet więcej niż ułamek wartości, mniej niż ułamek wartości. No, fajna sprawa, elegancka, nieponiszczona, ja bym brał. Miało być bez wtrąceń, ale ciężko się powstrzymać. Bilety prasa, czyli kiosk też jakiś był. No i tak naprawdę perełka odcinka, butelowniki. Jakie tutaj blachy, piękne wypałki. Aż 15 mm grubości lekko. A tutaj, o, tam jeszcze mniejsze. Rura jaka piękna, chyba z Fi 30 na oko. Boże, Fi 300. No super, także to wam właśnie chciałem pokazać. Naprawdę można znaleźć cuda. Patrz, no, nic im nie dolega. A cena? Tutaj też dobry przykład. Do przyczepki, czy nawet ktoś ostatnio pisał, że jakąś kuszę chciałby z tego zrobić. Też fajnie. Nawet 4 resory. 2 wykorzystać na przyczepkę. 2 do czegoś innego. Przyczepka wyszłaby jak złoto. A jak ktoś lubi jeszcze bardziej pomajsterkować, grubiej. Fajne urządzenie. Nawet sam nie wiem, co to jest. Wygląda na takie skomplikowane. Ale co to jest? Jakiś panel sterujący? Pewnie tak, bo nie jest za gruby. Pamiętam wcześniej, jak majsterkowałem, jak zaczynałem, zawsze mi brakowało właśnie takich śrub takich do, na przykład do mocowania, do piły, do czegoś takiego. Proszę bardzo, pęknięte i ma dużo. Wykręcić śrubę, wyciąć tylko nakrętkę, bo ona tam jest chyba spawana. Kozak. Tu jest dobry przykład, patrzcie, mocowania podwózki, boże podwózki, podwałki. Też super. Nie widzę, żeby były pęknięte, uszkodzone. Kurde, do majsterkowania. Już nie mówię do CNC, ale do takiego mocowania czegoś, jakiegoś, nie wiem czego. Patrzcie tu. Brachy ryflowane, aluminiowe. Do wyboru, do koloru. Tutaj jeszcze gdzieś była. O, proszę. Szyna. Co takiej szynie dolega? Troszkę ją złapała rdza. Wiadomo, gdzie ona leży. No ale, czekajcie. Nie, prosta. Prosta szyna. Czemu miałaby być krzywa? Może trochę krótki odcinek, ale... Ale jak ktoś chciał, to wykorzysta. I tutaj jeszcze... Patrzcie, kolejne wałki. Super. Naprawdę jest... Można szukać, można znaleźć różne cuda. Są, sami widzicie, koło pasowe tam duże. Daleko nie odszedłem? Patrzcie, jaki siłownik. I to jeszcze dwustronnego działania. Jaki duży. Będzie miał 1000 mm długości jak nic. Ile tu? A nie widzę. No ale z 1000 będzie miał lekko. Proszę bardzo. Nieuszkodzone mocowanie. Gwint też wygląda na pewno sprawnie. Super. No. Takie ciekawostki. Z kraju i ze świata. Tam jeszcze są fajne felgi, ale to... Dobra, zrobimy małe wtrącenie tylko. Tylko tam podejdę.
No. Fajny felum, nie? Fajne. Arkastringi one się nazywają, czy coś takiego. 18-calowe. Tylko szkoda, że trzy uszkodzone. Musiał być gruby dzwon, patrzcie. 6,5 cala. O, 18 cali. A tu jeszcze rakieta. Najpierw zobaczyłem Heda 660 plus, tak? Heda? Tak, Heda. Ja myślę, kurde, tu niedaleko jest squash. Czemu ktoś wyrzucił? Ktoś ukradł, czy co? Tak patrzę, patrzę. Jest pęknięcie, co? A, sorry. Dobra, teraz. Jest pęknięcie. Ktoś musiał ścianę przywalić. No i pękła. No, taka ciekawostka z kraju i ze świata. Nawet najlepszy zakład potrzebuje gilotyny do blachy. Może nie jakaś wielka gilotyna. Bliżej temu samoróbce niż. Chociaż. Blachę jedynkę, dwójkę. Myślę, że spokojnie przetnie, bo ostrze jest takie dość. Wygląda na solidny. Wygląda na stalową, więc też nie pęknie jak żeliwo. Kurde. Za 2 złote. Klasyka. Czyli wałki. Wałki do piły. Do piły do drewna, do piły do metalu, czy do innych patentów. Patrzcie. Podwójne koło, dwa łożyska. Tutaj wałeczek do heblarki. Też, co mam powiedzieć, jeszcze do heblarki i do piły na dodatek. Łożyska są, są. Kurde, to za jakie pieniądze? To już na koniec, bo już wychodziłem. Zobaczyłem taką starą żabę warsztatową. Taka, one są takie charakterystyczne, takie bardzo długie. Na pewno już ją widzieliście, co wam będę mówił. Pewnie tam siłownicze jest, kółeczka są. To albo nawet sobie by ktoś wziął całą żabę, albo po prostu na części. Także naprawdę złomowisko to jest skarbnica rzeczy do majsterkowania. Wierzcie na słowo.